Ogród pod szumiącą lipą. Zapraszam. Witajcie w moim ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj pogoda pochmurna, wiatr, ale nie pada, więc trzeba wykorzystać sytuację, wykorzystać pogodę i sadzić dalej cebulki, bo jak wiecie, mam jeszcze dużo do posadzenia. Tutaj mam, jak widzieliście w lecie, miałam posadzone aksamitki. Cały szpaler aksamitek. Teraz one oczywiście już przekwitły, więc wyrwę je. Na miejsce aksamitek posadzę cebulki irysów holenderskich, żeby zanim posieje się aksamitki i zanim one zakwitną, żeby było tu kolorowo na wiosnę, więc irysy będą akurat wtedy kwitły. Więc zabieram się za pracę, ponieważ później zapowiadają deszcz, więc trzeba zdążyć przed deszczem. Tutaj muszę przyciąć trochę trawę, żeby wyrównać krawędź, bo jak się kosi, no to wiadomo, jak rosły kwiaty, to kosiarka tutaj nie podchodziła i już teraz na jesień po prostu ta trawa mi tu przyrosła, więc żeby wyrównać ładnie krawędź, mieć wyrównaną, to trzeba tą trawę wyrównać. Przy okazji przytnę sobie ładnie tutaj właśnie tą krawędź. Na przyszły rok, już na wiosnę, postanowiłam, że kupię sobie takie specjalne narzędzie, taką specjalną motyczkę do równania krawędzi, ponieważ teraz jak zrobiłam tyle tych grządek kwiatowych, to potrzebna mi będzie taka, żeby nożyczkami tego nie robić, tylko ładnie sobie przycinać trawę właśnie taką motyczką. Thank you.
teraz tutaj na całej tej długości będę sadziła właśnie cebulki irysów holenderskich. To są takie dosyć duże cebulki, ładne, i zobaczymy, rozłożę je na całej długości, żeby zobaczyć, ile się tutaj tych cebulek zmieści. Chciałabym, żeby były gęsto. Mam aż 50 sztuk, więc myślę, że będzie dobrze. Ziemia jest miękka, ponieważ cały czas u nas pada, więc będzie się łatwo kopało. Troszeczkę za gęsto tej gany. Oczywiście wszyscy wiedzą, że płaską częścią kopujemy na dół, tą czaską w górę. Jeszcze nie miałam, jeszcze nie sadziłam nigdy irysów holenderskich, ale czytałam, że właśnie pięknie wyglądają na nie w grupie, więc pomyślałam, że tutaj na wiosnę nic nie rośnie. Dopiero aksamitka wyrasta na początku lata. Widzicie, tam jakieś mam kamień znowu. No strasznie, wiecie, mam tutaj problem z sadzeniem, ponieważ tak jak wam mówiłam, poprzedni właściciele wszędzie, gdzie tylko się dało, zakopywali kamienie, beton, wylewali, i mam po prostu w niektórych miejscach, tak jak widzicie, gruz. No tutaj to nie będzie rosło. Muszę przesunąć się dalej. Aksamitka ma płytkie korzenie, więc jej wszystko jedno. No nie wiem, czy tutaj wyrośnie, zobaczymy. Tutaj właśnie na tym miejscu gdzieś ma wylany, jest wylany tam jakiś beton, jakiś gruz. I tutaj nic nie chce, no, nie chce się przebić, widzicie. I tu będę miała problem. Nic. Muszę dalej się przesuwać. No, tak to jest, widzicie. Kupuje się działkę i nie wiadomo, kto co tutaj robił. No, zobaczcie, jak tutaj jest gruz. Niestety niektórzy, widzicie, tak podchodzą do ogrodu. No ale trudno, nie wiadomo przecież, jak się kupuje, nie sprawdza się, co jest w ziemi. Ja tu wyciągnę. O, zobaczcie. Jeszcze.
Jakiś wielki kamień się tu znalazł. Na szczęście można go było wyciągnąć, bo kamień nie... To jeszcze da się wyciągnąć, ale jak jest zalany beton, to już niestety nic się nie da zrobić. Myślę, że cebulki sobie jakoś poradzą. One nie zapuszczają takich dużych korzeni, więc może dadzą radę. Zobaczymy, czy to w ogóle wyrośnie mi tutaj. Miejmy nadzieję. Nigdy nie kopałam głębiej, bo nie było potrzeby, bo aksamitkę tylko siałam. I nawet nie widziałam, że tutaj na całej długości jest taki gruz. No trudno. Zobaczymy. Dobrze, i teraz tutaj posadziłam te cebulki. Trzeba je przykryć teraz kompostem i liśćmi, żeby ochronić je przed przemarznięciem. Idę więc po kompost. Teraz pójdę zgrabić trochę liści, przykryję to liśćmi i będzie gotowe. Liście, jak wiecie, ja mam pod dostatkiem, ponieważ tutaj z lipy to jest tyle liści, że mogłabym wszystko nimi przykryć. Więc troszkę zgrabię i przykryję tam rządkę. Taka piękna zielona trawa jest pod nimi. Zresztą tutaj jest dużo mchu, więc to jest raczej mech. Myślę, że tyle wystarczy.
nie muszę się martwić o naturalną ściółkę, ponieważ naturalna ściółka spada mi z drzew. Irysy holenderskie posadzone, przykryte kompostem, przykryte naturalną pierzynką z liści, będą czekały do wiosny, żeby pokazać, jak pięknie kwitną. Teraz pójdę do warzywnika, ponieważ mam do zebrania jeszcze ostatnie pory. I tak widzicie, tutaj mam już ostatnie moje plony, poza brukselką, która jeszcze zostanie aż do mrozów. Ostatnie moje plony, czyli pory. Szybciutko zabieram się do zbierania, ponieważ już niestety zaczyna padać deszcz. No i się rozpadało. Ale muszę zdążyć, żeby to już wszystko pozbierać. Jeszcze tutaj mam seler. Niestety seler nie udał mi się w tym roku. Nie ma bulw, nie zawiązał, ale wykorzystam liście. Jak widzicie, pory moje nie są zbyt duże, ale taki jak ten, to już jest dobra wielkość. Takie mnie satysfakcjonują, więc teraz cały mam ten kosz. Pójdę do domu teraz je oczyścić, umyć,
oczyścić z tych korzonków, z tych żółtych liści i zamrożę, będę miała na całą zimę. I to na dzisiaj tyle, bo jak widzicie, zaczęło lać. Deszcz jest dosyć mocny, więc zabieram warzywa i uciekam do domu. Do usłyszenia i do zobaczenia w ogrodzie pod szumiącą lipą. Pozdrawiam deszczowo!